Czy południk? Aha. Surfinia pachnąca. Pomidor bajaja. Ciekawe, czy jest cuchnąca. Jest sobotni poranek, a ja właśnie oglądałem sobie roślinki na bazarze w Krośnie. Oho, akcent piłkarski. Perukowiec podolski. A dlaczego ja tam poszedłem w ogóle? To nie bardzo wiem. Ale przy okazji kupiłem też bardzo ładną czapkę, bo wczoraj podczas zwiedzania tego miasta udało mi się zgubić. Była niezła, ale mam nadzieję, że ta moja nowa, o kurde, ta nowa ją godnie zastąpi. A teraz Państwo pozwolą, że sobie przycupnę niedaleko rynku w Krośnie i postaram się sobie przypomnieć, jak wyglądało nasze wczorajsze zwiedzanie tego miasta. Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. Jak tacy mądrzy jesteście, to proszę powiedzieć, co tam się wczoraj działo. Co wczoraj robiliśmy? No zdrowie, jaki kurwa. Jaki się trochę najebałem. Na samym pierw to po drodze do tego Krosna, to żeśmy stadionicho Sparty Jeżowe żeśmy zwiedzali. A, bo tam jeszcze byliśmy. A tam było co zwiedzać. Tam było co zwiedzać. I co, jest polskie San Siro? Santiago Bernabeu i San Siro w jednym. Największe wrażenie to na nas Toitoi zrobi. Na pół Toitoi zajebisty. Niespotykany. Jak niespotykany, jak spotkaliśmy. I to jest to cudo, tak? No. A potemśmy szybko dojechali do Krosna, bo tu było z kolei meczycho. Aha. Pamiętacie ten mecz? No mecz jeszcze tak. Karpaty grały z Krzo. Trzecia liga. Stadion. Ja pierdzielę, ale te Karpaty mają stadion. No zajebioza. Z każdego miejsca widać cudownie. Tu jest zajebiście. Piękny widok z trybuny VIP. No. Kurde. A na tym meczu to w ogóle byliśmy dlatego, bo kibice Karpat zrobili mobilizację i zapowiadali na Facebooku przynajmniej mega atmosferę. Jest młyn. O, proszę bardzo. Czy była mega atmosfera, nie? No działa się. Doping rwany. Rwany? Jak rwa kurczowa, nawet nie zaczęli dopingować. Co, można rwać, kurwa, jak się nie zaczęło. Można się bawić bez dopingu? Można. Mecz. Piłkarze dostosowali się do atmosfery. Jaki tam był poziom. Jak się podobało meczycho? Nie? Spoko, podoba mi się bardzo zajęte. Dobre meczycho było, nawet całą połowę wytrzymałem na nim. Ale nie do końca wierzyłem, że jakiś gol może w tym meczu paść. Ale tam deklarację chyba robiłeś, że jak gol padnie, to nie będziesz pił. Kurwa, jak strzeli gola, to ja dziś nie piję. No, robiłem. I jak się udała deklaracja? O ja pierdolę! Aż mi serce zabolało. Boże, ja nic takiego nie mówiłem, no coś. Potem żeśmy jeszcze zwiedzali na sucho. Łaskawie to zwiedzanie na sucho to sobie na inny dzień jednak przełożyłem, no bo... No panie i panowie, no Krosno to miasto szkła. Krosno, miasto szkła, Więc trzeba było to lokalne szkło przetestować. Dobra, trochęśmy pozwiedzali, tam chyba więcej się nie działo. A i tą czapkę gdzieś zgubiłem, no właśnie. Niuniuś, wstawaj. Czego kurwa? Dużo wody wypiłeś od rana, widzę. Pusta butelka. No prawie pusta. Podeszła ci ta jurajska, nie? Dziś rozpoczęliśmy od szukania mojej zgubionej wczoraj czapki. Proszę bardzo, misja zakończona sukcesem. Niestety. Rośnie, nic nie ginie. A zwłaszcza w tym lokalu, cudownym lokalu. Jak on się nazywa? Bar Ubet. Bar Ubet, piękne miejsce. Takie miejsca powinny być wszędzie, powinny być kurwa na liście UNESCO. Dotacja miejska jakaś. To z Żumaksa. No idziemy właśnie. Idziemy. A w ogóle to się rozdzieliliśmy. Podzieliliśmy się na dwie podgrupy. Żeby nikomu atrakcje nie umknęły żadne. Tak. Sekcja sportowa pojechała na mecz piłkarski, a sekcja turystyczna zwiedza Krosno. Jakieś takie maleńkie. O mało trzeba gdzieś zacząć kulturalnie, kurwa. I od razu najebać się godzinie 10:15. Teraz idziemy do kolejnej atrakcji turystycznej. Do poleconego przez chwilą Baru Max. Tragedia. Zamknięte. Takie ładne miejsce. No tragiczny to widok, no tragiczny. No w soboty i niedzielę nieczynne, no. I co teraz? Uwaga, uwaga, komisja podjęła ważną decyzję. Koniec zwiedzania Krosna. Jedziemy dalej. A co? Jesteśmy turystami wymagającymi, tak? Rządznymi nowych lokalizacji. Wymagającymi opieki.
opieki psychiatrycznej. Pedro. Minuta 8 i jesteśmy w słynnych Jedliczach. Rynek. Ta-da. A z czego Jedlicze słyną? Nie zadawaj mi takich pytań, proszę. No zaraz się przekonamy. Zaraz powiemy wam wszystko o Jedliczach. Tak jest, wiedzimy. Czy tego chcecie, czy nie? Zaraz powiemy wam o Jedliczach wszystko. Bardzo to ładnie, generalnie. Stadion sportowy Nafta Jedlicze! Bardzo porządny obiekt. Kurde, jaka trybuna dobra. O kurde. Pierdziel, zajebista ta trybuna. Oj, no piękna trybuna. Jesteśmy godzinę przed meczem. Nafta. Naftasplast Jedlicze. Ale dobrych ludzi spotkaliśmy. Bardzo dobrych. Ach, poczęstowali nas. Zimne. Zimne. Ale nas tu poratowali. No poratowali nas, bo tu zaraz jest knajpa obok. Boiska, ale ona jest dopiero otwierana za pół godziny. A pół godziny jak człowieka suszy przez pół godziny, to wiecie jakie później są konsekwencje. Humoru przez pół roku nie ma. Dziękujemy bardzo działaczom Nafty Jedlicze za uratowanie naszego zdrowia psychicznego. 20 minut do meczu, robi się nerwowo, bo naprzeciwko stadionu otworzyli knajpę. I pytanie, czy zdążymy? No i niestety, no pierwszy gwizdek muszę nagrać stąd. Weź chociaż ty zagwizdź. No, dobra, pierwszy gwizdek mamy. Jest. Zaczęło się. No i niestety, w pierwszej minucie jakiś gol padł podobno już. I telewizja przegapiła. A podczas zakupu biletów padła bramka numer 2. Dwie bramki przegapiliśmy przez ciebie. Przeze mnie? No przez kogo? Ja pierwszy wypiłem to piwo i czekałem na was. Pan opowie, jak te bramki padły? No tak. Tam pierwszą to widziałem, przyznam, jednym okiem. A drugą drugim okiem widziałeś. Tak. No i chuj, nie dowiemy się, jak czego? Te bramki padły. A, jak te bramki padły. Widziałem w swoim życiu tysiące bramek. Nie mogę sobie wyobrazić mniej więcej, że... Paru tysięcy też nie widziałeś. To jest inna kwestia, o tym nie będziemy rozmawiać. W sumie ty, nie wiedziałem, chyba więcej nie widziałem niż widziałem. To było lepsze niż gol. Ej, faktycznie. Widziałeś więcej goli czy podwójnie przewrotek? Więcej goli. Najlepsza obrona jest atak wiedzieć. Skoro już jesteś najebany pan, no, to może byś powiedział, kto jest wychowankiem zespołu Nafta Jedlicze. Pozdrawiamy Sławomira Peszkę, wychowanka zespołu gospodarzy Nafty Jedlicze. Zaraz, moment. A czemu ty sugerujesz, że jestem najebany? Bo dopiero skumałem. No właśnie dlatego, że jesteś najebany. Nie jestem. To, że o 10 rano byliśmy w barze i tam przyjęliśmy dawkę startową, nie znaczy, że jestem. To było małe piwo. Bardzo dobre meczycho, nie? Zajebiste było. Bardzo dobre meczycho. Nafta Jedlicze wygrała ten mecz. Ile? 7? 9-0. No, tam niewiele pomyliłem. No kurwa, nie do wyjęcia. Nie do wyjęcia. Całkowicie nie do wyjęcia. Dobra, najwyższa pora pojechać do hotelu się drzemnąć, nie? Nie, ale co teraz? No co, jakiś mecz chyba pierdolniemy, co? Pedro. Dobra, dojechali my, to powiedz pani, kto tu gra. Nie mam pojęcia. Nie wiem. Ja nie wiem, gdzie jestem. On to zapisał, ale... Zimnica? Mój! Płomień, zmiennica, jasiołka. Jaśliska. O kurwa! Ale się działo w tym meczu, nie? Tak? Nie, kurwa, macz! No działo się. Jest! Dla mnie wydarzeniem meczu było to, że ten waćpan z tyłu opierdzielił ciepłe piwo. Chłodne? Kurwa, spokój, ciepłe. Jego walka z tym ciepłym piwem była fascynująca. O Jezu. To nie przesadzajmy, bo to żeliwe. To po co to pijesz? Bo nie mam nic innego. Ciepłą wodę już bym wolał. Zrobiłem to dla was, drodzy widzowie, jak to mawiają, kurwa, co niektórzy youtuberzy. A wynik końcowy, bo na pewno to wszystkich interesuje. 4-1. 4-1 dla gospodarzy. Też głosuję na 4-1.
Juhu! Dom sportowca. My tu dzisiaj ten tego? Tak. Nocleg marzeń chyba dzisiaj. No i już mamy niedzielę przepiękną. W przepięknym Sanoku. No w ogóle w Sanoku jesteśmy. Bo byliśmy już na śniadaniu. Na tym śniadaniu to tylko piwska brakuje, nie? Nie, nie prawo. Tak, piwa ci nie brakuje. I to są jakieś pomówienia. No to gdzie masz to piwo? No nie mam. Jak mówisz, że nie brakuje? No bo mi nie brakuje. Nie jest mi potrzebne. Tak. No, oczywiście. Śniadanie to najważniejsze posiłek dnia. No właśnie. Sanok zwiedzony, o, no, dokładnie się zwiedzić nie da chyba. No, możemy przewodniki pisać, nie? Takie na 300 stron. Jakby jakiś wydawca chciał wydać przewodnik po Sanoku na 300 stron, to mamy kontentu. A plan na dzisiaj jest taki, że będzie chillout. O, i zaraz ktoś tu potwierdzi. Dzisiaj chillout, nie? A wczoraj to nie był chillout? Ale tak, potwierdzam, dzisiaj chillout. Nie, no to od razu widzę, że dzisiaj dzień specjalny, bo ten pan zamierza się umyć. Odwróć się i potwierdź, że będzie się dzisiaj mył. Tak. No nawet wędkarze raz na jakiś czas muszą się umyć. No kurde, ryby są, ja pierdzielę. Gdybyś miał wędkę przy sobie, nie? To by się wyłowił wszystkie. Te? To za duże? Za duże. Te mają przynajmniej kurwa 1,5 centymetra, chłopie. Co tam mądrego dzisiaj w planach? Nie. Pewnie bardzo mądrego, nie? Pokowe wydarzenie, chyba Juventus dzisiaj gra w Serie B, co? Powrót do starych czasów. Właśnie, tak, będzie prawdziwa gratka dla fanów Juventusu. Najważniejszy mecz weekendu przed nami. Jesteśmy na stadionie, a tu nikogo nie ma. Taki ładny obiekt i tu dzisiaj nic nie ma. Ktoś patrzy na fanpage u Juventusu? Widzimy się wszyscy w Tarnawie. Co, nie ten stadion? Nie ten stadion, nie ta miejscowość. No nie w tej miejscowości jest mecz. Się dawno się nie zdarzyło. Halo, halo, dlaczego tu nie ma meczu? A, jesteśmy! Nawet na pierwszy gwizdek zdążyliśmy. A to będzie wielkie meczycho. Juventus Poraż kontra Nelson. Nelson Polańczyk, tak? Klasa B. Trzymaj! Trzymaj! Zamkarza to zrobić? A, już to widział w sieci. A ty nie widziałeś? W sieci też to widziałem w sieci. No pytasz bramkarza, co mam ci zrobić. Zapytał bramkarza, który róg wybiera. Bramkarz nie odpowiedział i to mu strzeliło do bramki, no proste. Ależ to było meczycho! Brawo! Brawo, Polacy! Co, było, nie? No, piękny mecz. Było meczycho. Co się działo w tym spotkaniu? Syn Józka gola strzelił. Syn Józka gola strzelił, tak. Rzućmo! Bij! Gol! Płot był bardzo dobrze ustawiony, no, na tym tak, stadionie. No, solidnie. No, nie widzę, nie do końca! Dobra! Tak się robi! Szut! Tyle, dobra! Pomysłowi kibice z lodówką. O kurde, jaka pomysłowa lodówka. A Juventus Poraż zremisował z Nelsonem. Czy? 3-3. Czy? Idź! Jest! Gdzie był w ogóle mecz? Mecz był w Tarnawie. Na boisku zespołu z Tarnawy. I od zespołu gospodarzy dostaliśmy zestaw klubowych pamiątek. Proporczyki. Bardzo dziękujemy. Powiększą naszą kolekcję. I ważna informacja dla wędkarzy. 100 metrów od stadionu w Tarnawie odbywa się tarło świn. Wiedziałeś? No dziś się dowiedziałem. Tarło świn się odbywa. I to jest podobno jedyne miejsce w Polsce. Gdzie świnie się trą. Tak, gdzie świnie się trą. Świnka się nazywa ta ryba. No świnia, tak się mówi potocznie tutaj. No to ja powiedziałem potocznie. My jesteśmy fachowcy, to slangu używamy. No. Dobra, dawać już to następne meczycho. No, czas najwyższy. Czołowy mecz wyjazdu, jak dla mnie. No. Halo. Właśnie dostaliśmy wspaniałą wiadomość. Najlepszą. Że mecz, na który jedziemy, jest odwołany. Ja jechałem całą Polskę, kurwa, na ten mecz. Tylko na ten. Tylko ten mnie interesował. A takie meczycho tu miało być. O tu. Byliśmy przed chwilą na polskim Juventusie. Na Juventusie Poraż. A tu miało grać polskie PSG. W charakterze gości. Ale nie dojadą. Polskie PSG, czyli... Po górze Srogów Górnych. Polskie PSG. Tu miało grać ważne spotkanie. Dzisiaj tak ważne, że aż nie przyjechali. Ale obiekt... Zalew Myczkowce. Lokalizacja obiektu nie najgorsza. No szkoda. Co my teraz zrobimy? Trzeba znaleźć coś ciekawego gdzieś w pobliżu. Ale mamy farta. Po drugiej stronie ulicy naprzeciwko stadionu jest knajpa. Duch stanu. Ale ten zamówił. Co zamówiłeś do żarcia?
botwinę. To trochę mi się popierdoliło, myślałem, że to jest ze Szczawy. Zamówił botwinkę, popierdoliło mu się ze Stawiową. Lubi Staw, a buraków nie lubi. Nie jest łatwo bez tego meczu, nie? Nie. No ale próbujemy na jeszcze jeden dojechać w takim razie. No i to nie byle gdzie, bo na najbardziej na południe wysunięte boisko w Polsce ligowe. Ja pierdzielę. Myślałem, że to coś fajnego będzie. A to takie byle co, co? Mała pętla bieszczacka! Tak? Tak. Słynna. Tak jest. Tak przewidziałem, że będziemy na pętli bieszczackiej i z tej okazji zaopatrzyłem się w pewien napój. Bieszczady! Podobno jest to wino marki Wino. Z Ostrzyk Dolnych. Owocowe, aromatyzowane, czerwone. Jabł pan. Zobacz, bo ja tam ślepy jabł jestem. To napój owocowy, nie podano z jakich owoców. Pewnie kiwi, no. No. O kurwa. Uhuhu. Pamiętam ten zapach. Ciekawe, czy pamiętamy wiesz ten smak. To nie jest takie złe. To jakie to owoce? Kurwa, no, już takim smakorzem to nie jestem. Nuta poziomki. Tak, jeszcze. Co ty kurwa? Pięciolinie czytasz, czy co? Kierowca też by pewnie chętnie skosztował, nie? Ale chociaż powąchać. O, nie, nie, to dobrze, dobrze zapach, brzmi. Zapach, tak, zapach jest. Dobrze to brzmi. Lutowiska! 7 minut do meczu, już jesteśmy. A to będą wielkie derby Bieszczad, tak? Tak. Klasie B. Tak. Gospodarze to... Otryt Lutowiska. Otryt. Otryt Lutowiska. Ach, pięknie! Goście to... Lotnik Bieszczady 2, Ustrzyki Ustrzyki Dolne. Co? To była fuzja B-klasowego lotnika Ustrzyki i rezerw Bieszczad Ustrzyki Dolne. Zasłużył, zasłużył! Aj! A, będzie, 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 nie będzie! Połączyli dwie drużyny, żeby ledwo 11 zebrać na mecz. Tak, bo dzisiaj nie mają rezerwowych. Dobre. Z każdą butelką będzie lepiej. Smak kurwa. Z każdą następną butelką. Młodości. Czy derby Bieszczad zawiodły? Oj nie. Ja pierdolę! Gole były nie najgorsze, no. Zwłaszcza jeden. Ja pierdolę! O kurwa! Ale zajebał przewrotem. Co tam się wydarzyło? Kurwa, szok. Otryt Lutowiska wygrał 4-1, nie? Tak. Z chorągiewką akcja była przecież. No przepiękna akcja z chorągiewką. O Boże. Dobra, tyle. Wracamy. Ktoś musi podsumować. Wyznaczy, o, tu, proszę. Pożegnaj się przynajmniej. Żegnam. Dziękujemy za uwagę. Ahoj. Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki. Szczegóły promocji pod filmikiem.